Witam Państwa, dzisiaj chciałbym przedstawić chawciarkę mini. To jest nowa wersja, gdzie mamy 12 igieł. Z takich innych rozwiązań nie ma tu już umieszczonego lasera wewnątrz zamiast jednej igły, igielnicy, tylko jest z boku. Tu mamy taki wysięgnik, możemy sobie też dodać zgiętki, można sobie wyregulować ten punkt idealnie tak jak chcemy. Tu możemy, pod spodem jest włącznik, można go włączyć, wyłączyć. Mamy troszeczkę tutaj tą główkę już taką nowocześniejszą. Jeżeli chodzi o zakładanie tamborków, jest tak samo, czyli wszystkie tamborki 10x10, 18x13, 20x30, 20x36. Montujemy to ramię z prawej strony, tu granicznie. Natomiast regulujemy z tej strony tymi śrubami do szerokości tamborka. Natomiast do tego najmniejszego tamborka 4x6 to ramię musimy przełożyć tutaj jedno element wcześniej. Nie wiem, tu widać takie są miejsca, gdzie, żeby założyć je wtedy krótsze. To jest, jeżeli chodzi o zakładanie tamborków. To mamy położone. Teraz pokażę, jak wybrać wzór. Powiedzmy, jak wgrać może jakiś wzorek z pamięci USB. Weźmy tutaj coś. Mamy jakiś wzór. Może powiedzmy sobie, wstawimy ten sam wzorek, co tutaj był, tego Messina. Czyli tak, na razie go chcę usunąć, czyli jeżeli go zaznaczone mamy na żółto, to mogę go tutaj koszyczkiem usunąć. Jeżeli bym chciał więcej zaznaczyć elementów, to zaznaczam ten przycisk i wtedy mogę wielokrotność więcej usunąć. Ja teraz akurat nie chcę, chcę usunąć tylko tego Messina, czyli pojedyncze i koszyk. Nie pozwala mi usunąć, dlatego że mam go tutaj wczytanego jak gdyby do pracy. Muszę tutaj odznaczyć go na czerwono. Jeszcze raz weź i teraz na żółto, koszyczek i został usunięty. Gramy go teraz jeszcze raz z pendrive'a, czyli mamy pendrive. Jeszcze raz sobie tutaj wyjdziemy, jak mamy te menu, wchodzimy tutaj w ten pierwszy po lewej stronie przycisk, pendrive. I szukamy naszego Messina, zaznaczamy i tym kwiatuszkiem ze strzałeczką przenosimy, mamy pogodę napisane w nazwę, pierwsze wolne miejsce jest 11, potwierdzamy i nam maszyna zapisała w pamięci. Mamy ten, mamy go na żółto, czyli zaznaczamy OK. Teraz jak klikniemy tutaj na niebiesko, możemy go podejrzeć. My akurat jego nie będziemy haftować. Chciałem tylko pokazać tutaj, jak się wgrywa. Natomiast będziemy haftować plik inny, to możemy sobie podejrzeć, ale nie, chodzi mi o to, żeby wyhaftować tego haftexa, czyli go zaznaczam, bo tu jest, mam dwa kolory, tu mam jeden, dlatego chciałem, żeby można było powybierać kolorki. Mamy haftex, potwierdzamy, stary poprzedni wzór jest anulowany, nowy jest wczytany. Teraz wchodzimy sobie opcję kolorów i teraz akurat tak mam ułożone, tutaj wcześniej już sprawdzałem, że na 11, czy tak, pierwszy, ten, który się powiększy, to jest ten wybór, wtedy wybieramy go. Ja teraz chcę, żeby pierwszy element, ten X-ik, był haftowany 11 kolorem, bo tam mam czerwony. Przypisanie tych kolorów jest w tym przycisku. Wybieram sobie na przykład kolor, no powiedzmy, to akurat mieliśmy już wybrany, no, ale to zmienimy, z tej 11 zmienimy na zielono. I wyjdźmy, to będziemy mieli ten elemencik na zielono. My chcemy go mieć, żeby nam pokazało na czerwono, tak jak mamy założoną nitkę, czyli jeszcze raz tutaj ciemniejszy szary i teraz wybieram sobie czerwony, potwierdzam, no i zmieniło mi, że na 11 kolorze mam czerwony, na 9 mam ciemno, taki czarno-szary. To jeżeli chodzi o wybór kolorów. Następnie możemy jeszcze pozycję na maszynie, czyli tutaj mamy wybór tamborka, tutaj mamy, o, w tym przycisku, czyli mamy obrót. I teraz tak, możemy sobie dowolnie obracać, lustrzane odbicie. Zawsze tu możemy jeszcze powiększyć, pomniejszyć, maksimum 10% więcej lub mniej, czyli 110 wpisać albo 90. Tutaj jeszcze opcja kompensacji na osiach można dodać.
Tu jeszcze tego właściwie nie testowałem z tą kompensacją w maszynie zazwyczaj. Musiałbym kiedyś potestować tutaj. Ja zazwyczaj w tym miejscu praktycznie nic nie robię, bo wszystko lubię robić w programach. Ale tu mamy fajną opcję, że tu możemy na przykład osi X powielić. Czyli wybieramy sobie 3 razy i tu mamy w osi X wielkość 78, to wpiszemy sobie 100. Mamy trzykrotnie w osi X i teraz sobie wybierzemy czterokrotnie w osi Y i tutaj mamy w osi Y mamy wielkość 37, to wpiszemy sobie 50, jakbyśmy chcieli robić naszywki. I teraz mamy od razu powielone wielokrotność tych naszywek. Ja tutaj wrócę z powrotem do ustawień na 0, 1, 1, czyli jeżeli tutaj nie musimy nic obracać, no to właściwie nic nie robimy. Tutaj jeszcze jest obrót o kąt, na przykład 45 stopni w tym przycisku małym. To możemy nawet tak zrobić, róbmy, żeby było troszeczkę może inaczej. Albo nie, już to róbmy normalnie. Tak, wychodzimy sobie z tej opcji. Tu mamy wybór tamborków w tym okienku pierwszym. Czyli jeżeli mamy inny tamborek, to wybieramy sobie 10 na 10. My akurat mamy tamborek 13 na 18, dlatego wybiorę go jeszcze raz. 13 na 18. Maszyna nam pokaże pozycję. I teraz tak, tu musimy zwrócić uwagę, że na tym projekcie punkt startu i końca jest na górnej igle i nie pokrywa się nam ze środkiem w tym momencie. Dlatego, żeby wycentrować ten projekt na środku, używamy tego przycisku centrowania i wtedy mamy, przesunęła nam maszyna, ale mamy pokazany punkt startu w innym miejscu. Natomiast po obrysie, tu mamy obrys po prostokącie, tak jak jest ta przerywana linia, tu mamy obrys po kształcie po tej niebieskiej linii. Teraz sobie zrobimy po prostokącie. Maszyna nam pokazuje, że na środku będzie pracować. Natomiast punkt startu jest troszeczkę przesunięty, dlatego że w programie tak było. Ja lubię zawsze zaznaczać w programach, żeby punkt startu był na środku tamborka. Na środku projektu, wtedy zawsze pokazuje nam środek projektu, idealnie nam się zgadza. Czyli tak, tu możemy dokładnie po tej niebieskiej linii też widać, jak maszyna przejeżdża po niebieskiej linii. Czyli dokładnie powolutku nam przesuwa. Można też na przykład zapisać takie przesunięcie, że powiedzmy, że chcemy wszystkie haftować w tej pozycji. Tu możemy zrobić zapis. I teraz, jakbyśmy sobie gdziekolwiek inaczej przesunęli ten projekt, to tutaj z pamięci możemy wywołać przesunięcie w ten zapisany projekt. Ja też stosuję często w momencie, kiedy taki na przykład haft był nie zrobiony na środku punkt startu, można zrobić centrowanie i można wtedy zapisać te centrowanie i wtedy jak będziemy mieli gdziekolwiek przywołamy pozycję, to zawsze będziemy mieli na środku. Można też tak sobie tam poszukać. Tu mamy taką opcję przycisku, gdzie maszyna normalnie była ustawiona na szóstej igle się zatrzymuje, a my na przykład wymusimy jej ruch do igły pierwszej i wtedy na pierwszą igłę patrzymy te nasze obrysy. Wychodzimy. Tutaj mamy przycisk obcinania, przycisk setki. Pozycja 100 jest bardzo ważna, bez pozycji 100 nam maszyna nie zacznie pracować. Mamy tutaj takie okienko, tam wewnątrz widać jest taka skala i musi być na 100. Jak nadusimy sobie na 100, to maszyna się automatycznie, jeszcze raz pokażę, ustawi pozycję 100. Tak? Ta pozycja 100 jest w ogóle potrzebna, żeby maszyna mogła przesuwać kolory. Drugą ważną pozycją to jest, czy tutaj nam wyświetla się igiełka, jakikolwiek numer. Teraz mamy jedyneczkę. Jakby się nam coś nie wyświetlało, to tutaj mamy pokrętło, którym możemy kręcić i przesuwać igły. Teraz widać, jak przesunę, kawałeczek zniknął zupełnie nam. Teraz kręcę dalej. Pojawi się nam za chwileczkę. O, igiełka numer 2. I tak musimy mieć, żeby nam maszyna wystartowała. Jeżeli będziemy mieli nie będziemy mieli tutaj igły i spróbujemy wystartować, wyskoczy
kod błędu 19, pozycja igły jest nienormalna. Można tutaj nadusić ten przycisk i on powinno nam przesunąć główką i ustawić. Natomiast pojawiła się dwójeczka. Natomiast jeżeli by tego nie zrobiła, jeszcze raz sobie tak, mamy ten, wychodzimy. Tu szukamy jakiejkolwiek cyfry, żeby nam się tego wyświetliło. Potem wchodzimy w tą opcję tego. Wybieramy na przykład jakąkolwiek inną igłę, żeby nam maszyna się ustawiła. I ona sama już potem będzie czytać z tej z pamięci, jaką miała zadaną. I teraz nam ruszymy start. I już maszyna nam się przesuwa na docelową igiełkę i pracuje. Teraz mamy hafcik, tu jeszcze mamy, pokażę jak cofać. Maszynie, kiedy zatrzymam to kółeczko, albo ono się nie kręci, jest źle założona nitka, maszyna pokazuje zerwanie nici. Jakby się nam zerwało, to byśmy mogli sobie cofnąć. Tu możemy sobie cofnąć o 10. Jeżeli nam jest 10-20, jeżeli nam jest za mało, to możemy wejść w opcję tutaj. I możemy sobie cofać tyle, ile potrzebujemy. Tutaj bardzo szybko, tu o kolory. Tu już jest po jednym kuciu. Tu możemy sobie wpisać na przykład 24 kucia. I cofnąć i o 24 kucia nam się przesunie. Warto zawsze troszeczkę więcej niż się nam zatrzymała, żeby nam ładnie zaszyła. Wychodzimy. Możemy startować maszynę z tego przycisku, albo możemy z tego. To nie ma, nie jest bez żadnego znaczenia. Tak samo zatrzymać możemy tym przyciskiem elektronicznym, albo możemy zatrzymać maszynę też tym przyciskiem tutaj. Takim na zewnątrz wyprowadzonym. Tutaj jeszcze mamy tak, funkcję obcinania nici. To jest ten przycisk, jak naduszę. Maszyna nam obetnie. Potem jeszcze mamy wybory, jak gdyby automatu zmiany kolorów. Czyli mamy automat i pracę, czyli ta strzałeczka góra-dół. Potem mamy sam automat, maszyna zmienia kolory, ale nie musimy za każdym razem po zmianie koloru nadusić przycisk start. To jest nam potrzebne do haftu na przykład na aplikacjach albo całkowicie manualnie, czyli wybieramy tutaj M, tu wybieramy, że ma pracować na przykład igłą szóstką i ona nie czyta tego, co żeśmy wybrali wcześniej, tylko startuje z igły 6 i będzie pracować igłą 6 do następnej zmiany koloru, po czym znowu musimy jej albo sobie wybrać, albo nadusić przycisk pracuj dalej. Najczęściej pracujemy z tym automatem i generalnie automatem i od razu pracą. Możemy jeszcze teraz tak, zrobimy sobie coś takiego, że tak, maszyna niech sobie nam dokończy kawałeczek. Powiedzmy, żeby to była jakaś aplikacja. I na przykład chcemy tak, zatrzymać, obciąć, obcinamy. Żeby nam było łatwiej tą aplikację wysunąć, to sobie wysuniemy do przodu tamborek. Tu możemy sobie wtedy obciąć, dopasować ten materiał, który żeśmy doszywali. Wychodzimy z tej opcji i home. W momencie, kiedy gdzie skończyła start i pracuje. A nie, przepraszam, źle zrobiłem. Musi być przycisk stop, bo to był początek haftu. No to jeszcze raz. Przesuniemy ją. O, pomyliłem się. Jeszcze raz, przesuniemy sobie ją do przodu. Powiedzmy tyle, ile mamy zrobione. O, tak mniej więcej. Teraz sobie jej pozwolimy kawałeczek popracować. Zatrzymamy. Tak. Obetniemy. Przesuniemy sobie tamborek tak, żebyśmy sobie mogli generalnie obciąć, poprawić. Wychodzimy. Teraz przycisk stop. Tak, i to jest ten przycisk stop wtedy. I wtedy pracuje nam od tego momentu, gdzie skończyła. Tu mamy jeszcze regulację prędkości pracy. Mniej więcej na 850, tu jest prędkość zadana, prędkość w danym momencie, wiadomo, że maszyna dostosowuje prędkość
do ściegów, rodzajów ściegów, tak? Wypełnić. Widzę, jak ten projekt widać na ekranie, jak on się ten projekt porusza. A tutaj zbliżę, on się nasosuje. Mamy nasz gotowy hawcik. Jeżeli chodzi o może o omówię teraz punkty smarowania, czyli o czym musimy pamiętać. Co 4 godziny pracy smarujemy maszynę tutaj w miejscu, jest tutaj w chwytaczu. Najlepiej się zaopatrzyć jakąś taką oliwereczkę bardzo precyzyjną i w tym miejscu dajemy krople oleju, nie dużo, mam taką rureczkę, o coś takiego, co 4 godziny pracy w tym miejscu. Tak, żeby tam też nam nie plamiło za bardzo. Jeżeli chodzi o zakładanie bębenka, to może zaraz pokażę, jak się wkłada szpuleczkę. Czyli jeżeli chodzi o zakładanie bębenka, to zawsze ta sama zasada. We wszystkich owciarkach jest tak samo. Szpuleczka nawinięta. Tutaj pamiętamy o czystości. Co jakiś czas tutaj możemy sobie kartką papieru tak przejechać i wyczyścić, czy nam się co. O, nie widzę, nie widać. Tak, wyczyścić karteczką, czyli jest tam czyściutko. Teraz sobie w ten sposób się nam szpuleczka odwija. Wkładam szczelinka tutaj. Jest przez ten świński ogonek dwa razy i chwytamy sobie, ja sobie tak chwytam w ten sposób i wkładamy w ten, ja może wezmę bliżej tutaj telefon i wkładamy zawsze tą niteczką, o tak, tutaj tą sprężynką do góry i teraz tak, ja albo sobie podnoszę i wciskam. Druga metoda to dopchnięcie i taki musi być klik. Wtedy jest pewność, że nam się tutaj zrównało. Bardzo uważamy na ten element, żeby go nie pokrzywić. Jest to bardzo ważny element, który odpowiada za obcinanie i początek szycia, więc na niego bardzo uważamy, żeby go nie przygiąć. I musi nam tutaj ładnie, równo pracować. Nie może być zacinania się żadnych oporów. To mamy, jeżeli chodzi o przysmarowanie chwytacza. Natomiast smarowanie samej maszyny co jakiś czas, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, tu pomiędzy, tam wewnątrz widzimy taką igielnicę owiniętą sprężynką, to po kropli oleju w każde miejsce i pilnujemy, żebyśmy mieli na pozycji igły 1, będziemy widzieć, tu jest jeszcze taki zbiorniczek, też możemy tutaj pamiętać, że musimy go utrzymywać w połowie. I można też tutaj wewnątrz, no nie wiem czy to będzie widoczne, o i też tutaj krople puścić na tą wewnętrzną taką igielnicę, która, po której chodzi zamek, to jest zamek, on się przesuwa w dół i też możemy kropelkę delikatnie dać.
Oczywiście raz w roku warto zrobić przegląd, wtedy maszyna jest rozbierana, jest oczyszczana wewnątrz z pyłów, wszystkie wentylatory. To wiadomo, zawsze nam przedłuża bardzo mocno żywotność maszyny. Jeżeli chodzi o zakładanie, może pokażę górnej nici. Może mógłbym zacząć rozpocząć od tego, ale jakoś dzisiaj mi inaczej ten film poszedł. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne, ale. O, może tak. Do przytykania mamy taki specjalny drucik. Czyli na co musimy. Ja wyciągnę całkowicie tą nitkę. O, dotąd go ją wyciągnę, żeby było zupełnie na świeżo. Czyli mamy tak, początek. Tu musimy zwrócić uwagę, że są wewnątrz nacięcia. I dzięki czemu wchodzi bardzo, ta nitka wchodzi głęboko między talerzyki i nie wyskakuje. Zazwyczaj musimy sobie podpiąć i tam musi nam wskoczyć i trzymać. Czyli musicie zobaczyć, czy jest z prawej, czy z lewej strony nacięcie, żeby nam nie uciekało. Jak mamy już w ten sposób, otwieramy sobie tą rurkę, przetykamy ten drucik, natykamy na tą rureczkę. Teraz zahaczamy nitkę i przeciągamy, wpinamy. Tak, tutaj znowuż musimy sprawdzić, z której strony jest nacięcie. Zazwyczaj jest z prawej, ale. A nie, tutaj akurat było z lewej, więc zawsze trzeba sprawdzić. I teraz tak, kółeczek, kółeczek. Wokoło tego talerzyka musi nam się kręcić. Jeżeli by była taka tendencja, że nitka będzie się ślizgać, to dwa razy nawet owinąć. Teraz mamy tutaj za ten kołek, pod tą blaszkę. Pamiętamy, że pod blaszką i wszystkie te naprężacze co jakiś czas, powiedzmy raz w miesiącu, przecieramy, czyścimy, żeby nam się tam, bo tam się nam będzie zbierać taki pył z nici, taki tłuszcz, czym nici są nasmarowane. I po prostu będzie się nam zmieniać to naprężenie, więc tutaj musimy bardzo dbać o czystość. Teraz pierwsza szczelina do góry. Nawlekamy od prawej do lewej. I tutaj tworek, tą szczelinką schodzimy na dół, czyli tak do góry i tą przez ten szarpacz i tą samą szczelinką wracamy. No i tutaj nam zostaje tylko za ten haczyk. Ja może tu przybliżę. Obetnę sobie. Tak i przybliżę. Czyli mamy za haczyk i od przodu do tyłu przez giełkę i tutaj wciskamy tą sprężyneczkę. Teraz sobie obcinamy i mamy maszynę gotową do pracy.